korzystał też z nielegalnych gier komputerowych. Dzisiejszy wyrok sądu nie jest prawomocny. Można powiedzieć, że kara ta oscyluje w granicach wniosków o karę, którą przedkładał prokurator prowadzący tą sprawę na rozprawie podczas przewodu sądowego. Nie można tak powiedzieć w tej chwili, czy prokuratora będzie się odwoływać, czy nie. Trzeba przeanalizować ten wyrok, tak? Bo mimo że on oscyluje w górnych granicach ustawowego zagrożenia za poszczególne czyny, to należy przeanalizować całą składową tych wyroków. Poszczególne czyny, czy odpowiadają sankcjom karnym i następnie tą kumulację, którą sąd zrobił, również czy odpowiada wszelkim dyrektywom wymiaru kary. To na chwilę obecną nie można powiedzieć, czy prokurator się będzie odwołał, czy nie.